Historyczne igrzyska z 6 medalami. Tak najczęściej mówimy po Vancouver. Być może szczęście przyniosła puszka Pandory, którą pierwszego dnia igrzysk otworzył trochę niechcący Adam Małysz. Igrzyska w Vancouver zakończyliśmy historycznym sukcesem. To zasługa naszych medalistów, a zwłaszcza Adama Małysza. Jakbyś ty, Adam, to są pierwsze zawody, zdobył medal, to może się puszka Pandory otworzy i później tych medali nazbieramy. Tak, po pierwszym starcie nasz mistrz skwitował pytania o srebrny medal, wprawiając tym samym w konsternację językoznawców. Kiedy Adam Małysz mówi, że otworzy się puszka Pandory z medalami, to ma na myśli albo róg obfitości, albo worek z medalami, ale nie sądzę, żeby miał na myśli wszystkie nieszczęścia razem wzięte. Zatem językowo drobna wpadka, mitologicznie niezupełnie. W końcu na dnie puszki Pandory znajdowała się nadzieja, której nie zabrakło Justynie Kowalczyk. Wyrwała to złoto! A zwłaszcza naszym panczenistkom, które indywidualnie wystartowały beznadziejnie, ale drużynowo zdobyły brąz. Otwierać puszkę Pandory czy nie? Oto jest pytanie. Jeśli jednak ma ona być taka jak ta Małyszowa, to zaryzykować warto. Dla sportu Grzegorz Mędrzejewski.